W tym odcinku opowiem Wam wszystko, co musicie wiedzieć o nadtlenku wodoru i jego dobroczynnym wpływie na ogród i rośliny. Chodzi o wodę utlenioną, którą możesz, a nawet powinieneś użyć w awaryjnych sytuacjach, aby ratować swoje rośliny. Mamy tu dość niezręczną sytuację, ponieważ gdy zauważysz, że Twoja roślina tak wygląda, ona po prostu umiera. Liście usychają, brązowieją. Nie są po prostu żółte. Mam osobny film o żółknięciu liści i jak to naprawić, ale jest to po prostu roślina obumierająca, dusząca się, a liście po prostu brązowieją i rośliny znikają. Smutne, wiem, ale każdy problem ma rozwiązanie. Możesz pomyśleć, że oto lekarstwo na wszystkie Twoje ogrodnicze problemy, ale proponuję zastanowić się raz jeszcze, zanim użyjesz wody utlenionej, bo ma to swoje niepodważalne plusy, ale jak i minusy. Przez lata testowałam wszelkiego rodzaju sposoby ogrodnicze, ale dziś skupimy się na natlenku wodoru, czyli H2O2. Są nawet badania naukowe potwierdzające wpływ stosowania wody utlenionej w ogrodnictwie. Ale dla mnie liczy się to, jak to się ma w praktyce i stosowaniu tego środka w przeciętnym warzywniku, taki jak mój i Twój. Ten film pozwoli Ci zrozumieć, o co chodzi i wybrać odpowiednią formę pomocy dla Twoich warzyw, więc do rzeczy. Teraz powodem, dla którego rośliny brązowieją i obumierają, jest zgnilizna korzeni. A zgnilizna korzeni jest spowodowana przez grzyby i bakterie w glebie. Jeśli rośliny są podlewane i jest dużo stojącej wody w glebie, uniemożliwia to roślinom pobieranie tlenu przez korzenie, co powoduje, że rośliny się duszą. Więc co jest na ratunek? Nadtlenek wodoru. Woda utleniona. Nie tylko zabija bakterie i grzyby w glebie, ale także przywraca równowagę tlenową w glebie. Woda utleniona pomoże w walce z chorobami grzybowymi, wirusami i pleśnią na warzywach. Jeśli zauważysz brązowe plamy, naloty pleśni, usychanie, obumieranie, pomimo podlewania, użyj wody utlenionej rozcieńczonej z wodą. Zarodniki chorobotwórcze mogą znajdować się zarówno na roślinie, jak i w glebie. Wodą utlenioną można też odkazić glebę, usuwając z niej patogeny. Nadtlenek wodoru, dobrze znany jako składnik produktów dezynfekujących, jest obecnie również dopuszczony do zwalczania szkodników mikrobiologicznych na uprawach ekologicznych. Ten aktywny składnik zapobiega i zwalcza bakterie i grzyby, które powodują poważne choroby roślin. Pierwszą korzyścią stosowania nadtlenku wodoru jest dodanie go bezpośrednio do gleby, co zabija grzyby znajdujące się w glebie i faktycznie powstrzymuje grzyby przed zjadaniem korzeni roślin. Przyjrzyjmy się niektórym twierdzeniom na temat nadtlenku wodoru i jego zdolności do dezynfekcji gleby, a także nadpowietrzenia gleby lub zapewnienia większej ilości tlenu i przestrzeni między cząsteczkami gleby. Oba te twierdzenia są bardzo interesujące. Byłoby super, gdyby nadtlenek wodoru mógł to zrobić. Ale jak w ogóle miałby to zrobić? Jak działa nadtlenek wodoru? Cóż, to H2O2. To jest struktura cząsteczkowa, bardzo podobna do wody. To po prostu woda z dodatkowym atomem tlenu, który rozpada się na wodę i tlen, gdy wchodzi w kontakt z rzeczami, z którymi reaguje. A rzeczy, z którymi reaguje, są w rzeczywistości związkami biologicznymi. Może reagować na bakterie, grzyby i tego typu rzeczy. Czyli możliwe, że to, czego nie chciałbyś mieć w swojej glebie. Jednak gdy do takiej gleby przed siewem wleje wodę utlenioną, zabije wszystko. Nie tylko złe rzeczy, ale wszystkie pożyteczne bakterie i grzyby. A to nie tak do końca chodzi o to, aby nasza gleba była sterylna, tylko pełna dobrych organizmów, ponieważ w chwili, gdy zostanie całkowicie wysterylizowana, zostanie ponownie skolonizowana i nie mamy nawet zbyt dużej kontroli nad tym, jakie to będą bakterie lub grzyby. Dobrym sposobem, aby wygrały te dobre, jest po prostu wprowadzenie pożytecznych organizmów, by miały szansę przewagi nad tymi złymi. Wprowadź humus i mikroflorę, najlepiej wraz z nawozem. Pomyśl też od razu o wprowadzeniu pożytecznych organizmów jak BT czy Felti, dobroczynne nicienie lub roztocza dobroczynka, które można zakupić przez internet. Ostatecznie glebę można odkazić przez wypalenie np. w ognisku, piekarniku czy mikrofalówce, ale to raczej tyczy się małych ilości. Ten tlen jest niezwykle reaktywny i działa jak mały, ale potężny wojownik. Niszczy ściany komórkowe szkodliwych mikroorganizmów, takich jak grzyby z rodzaju Pythium czy Fusarium, które są częstą przyczyną zgnilizny korzeniowej. To działanie jest szybkie i skuteczne, co czyni z wody utlenionej doskonałe narzędzie interwencyjne, gdy podejrzewamy infekcję w podłożu.
no to jak odkazić glebę i rośliny wodą utlenioną? Więc mam dwie partie wody utlenionej. Pierwsza partia to stosunek 1 do 1, 3% natlenku wodoru do wody, a druga partia to jedna łyżeczka natlenku wodoru na jedną szklankę wody. Cóż, mniejsze stężenie będzie na liściach, a większe trafi prosto do gleby wokół roślin. Wysokie stężenie nie powinno dotykać żadnego z liści, ponieważ może spalić liście. Natlenek wodoru zabije grzyby i to powinno pomóc roślinie. Drugą korzyścią stosowania natlenku wodoru jest spryskanie liści roślin rozcieńczonym roztworem natlenkiem wodoru, co chroni Twoje rośliny przed szkodnikami, insektami i mrówkami. Jeśli chcesz odkazić glebę, użyj wody utlenionej 3%, rozcieńczonej w wodzie w proporcji 0,5:0, czyli taka sama ilość wody na taką samą ilość wody utlenionej. Nie podlewaj nią liści roślin, bo jest za mocna i rośliny się poparzą. Jeśli chcesz odkazić rośliny i pozbyć się insektów, użyj wody utlenionej i wody w proporcji 1:4, czyli jedną część wody utlenionej na 4 części wody. Taki oprys odstrasza też mrówki i insekty. Rozcieńczony roztwór natlenku wodoru, zastosowany jako oprysk do lisny, ma dwojakie działanie. Po pierwsze, jego właściwości utleniające sprawiają, że jest on nieprzyjaznym środowiskiem dla wielu małych owadów o miękkich ciałach, takich jak mszyce. Kontakt z roztworem może uszkodzić ich delikatne powłoki ciała, zniechęcając je do żerowania i rozmnażania się na naszych roślinach. Nie jest to może tak silny insektycyd jak chemiczne środki, ale stanowi świetną ekologiczną alternatywę, zwłaszcza przy niewielkiej inwazji. Po drugie, i co równie ważne, oprysk z wody utlenionej działa profilaktycznie przeciwko chorobom grzybowym, takim jak mączniak prawdziwy czy szara pleśń. Te choroby rozwijają się w wilgotnym środowisku na powierzchni liści. Dodatkowy tlen uwalniany z H2O2 tworzy warunki, które są niesprzyjające dla rozwoju zarodników grzybów. Regularne, prewencyjne opryskiwanie, zwłaszcza w okresach wilgotnej, ciepłej pogody, może znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia tych uciążliwych chorób. Mieszamy jedną część 3% wody utlenionej z dwiema częściami wody. Można też zacząć od jeszcze słabszego roztworu, na przykład jedna część wody utlenionej na 3 lub 4 części wody, aby przetestować reakcję rośliny. Zanim spryskacie całą roślinę, zawsze, ale to zawsze, wykonajcie test na jednym lub dwóch liściach. Wybierzcie te mniej widoczne, spryskajcie je przygotowanym roztworem i odczekajcie 24 do 48 godzin. Jeśli nie pojawią się żadne inne plamy, przebarwienia ani ślady poparzeń, możecie bezpiecznie zastosować oprysk na całej roślinie. To prosta zasada, która może uchronić Wasze ulubione okazy przed zniszczeniem. Pamiętajcie też, aby opryski wykonywać wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, nigdy w pełnym słońcu, ponieważ krople wody działają jak małe soczewki i mogą spowodować poparzenia liści. Oprysk należy wykonać dokładnie, pokrywając zarówno górną, jak i dolną stronę liści, ponieważ to właśnie na spodzie często ukrywają się szkodniki i pierwsze ogniska chorób. Używajcie opryskiwacza, który tworzy drobną mgiełkę, a nie duże krople. To zapewni równomierne pokrycie i zminimalizuje ryzyko spływania roztworu. Taki zabieg można powtarzać co tydzień lub co dwa tygodnie w okresie wzmożonego zagrożenia. Ale zawsze obserwujcie swoje rośliny i reagujcie na ich potrzeby. Co ciekawe, oprysk z wody utlenionej może być również skuteczny w odstraszaniu mrówek, które często pasą mszyce na roślinach, chroniąc je w zamian za słodką spać. Mrówki nie lubią zapachu i właściwości utleniających natlenku wodoru, więc opryskanie łodyg i liści może je zniechęcić do wspinania się na rośliny. Natlenek wodoru składa się z tych samych pierwiastków co woda. Woda to H2O, natlenek wodoru to H2O2. Ten dodatkowy pierwiastek tlenu nadaje natlenkowi wodoru trzecią korzystną właściwość, jaką jest intensywny wzrost roślin. Jak to się dzieje? Kiedy natlenek wodoru jest dodawany bezpośrednio do gleby, umożliwia korzeniom roślin wchłanianie większej ilości składników odżywczych dzięki dodatkowemu pierwiastkowi tlenu. Ten dodatkowy tlen faktycznie pomaga roślinom wchłaniać więcej składników odżywczych i stawać się zdrowszymi.
to napowietrzenie gleby jest kluczowe, zwłaszcza w ciężkich gliniastych podłożach, gdzie korzenie często cierpią na niedostatek powietrza. Więc kolejne twierdzenie jest takie, że dodawanie wody utlenionej pomoże napowietrzyć glebę i dodać jej tlenu. I to jest prawdą, ale znowu, z drugiej strony, nie jest to tak ważne w uprawie Twoich roślin, ale jeśli masz do czynienia z glebą, która tak bardzo potrzebuje napowietrzenia, jest wiele łatwiejszych i tańszych sposobów, aby to zrobić. Wystarczy wziąć małą łopatkę i lekko rozbić glebę, żeby nie była tak zbita. Wystarczy ją wzruszyć czy przekopać przed sezonem. Kiedy nadtlenek rozkłada się i ulega rozkładowi, powstają tylko dwa produkty uboczne – woda i tlen. Ten dodatkowy tlen pomaga roślinom wytworzyć większe korzenie i stać się silniejszymi. Nadtlenek wodoru jest zatwierdzony przez EPA do stosowania na zewnątrz. W glebie, która jest zbita, ciężka lub przelana, często brakuje tlenu. Korzenie w takich warunkach dosłownie się duszą, ich metabolizm zwalnia, a zdolność do pobierania substancji odżywczych drastycznie spada. Dodatkowa porcja tlenu z H2O2 natychmiast poprawia warunki w strefie korzeniowej. Czwartą korzyścią stosowania nadtlenku wodoru jest wstępne traktowanie nasion przed sadzeniem. Zapobiegnie to gniciu korzeni nasion, a także chroni nasiona przed chorobami. Aby to zrobić, krótko namocz nasiona w nadtlenku wodoru, opłucz i posadź. W wodzie utlenionej możemy też odkazić chore nasiona przed siewem w roztworze 1:4 na 4 godziny przed siewem. Dłuższe moczenie sprawić może, że nasiona mogą w ogóle nie wykiełkować lub roślina będzie słabo rosła, więc pamiętaj o przestrzeganiu czasu i proporcji. Jakość materiału siewnego i jego przygotowanie to fundament sukcesu w ogrodnictwie. Nawet najlepsza gleba i najstarannejsza pielęgnacja nie pomogą, jeśli nasze nasiona są słabe lub zainfekowane patogenami. Choroby przenoszone na nasionach mogą zniszczyć siewki, zanim jeszcze zdążą wykiełkować. Czas moczenia jest kluczowy i zależy od rodzaju i wielkości nasion. Dla małych i delikatnych nasion, jak sałata czy zioła, wystarczy 15-30 minut. Dla większych nasion o twardszej łupinie, jak fasola czy groch oraz dynia, czas ten można wydłużyć do kilku godzin, ale zazwyczaj nie przekracza się 12 godzin. Po zakończeniu moczenia należy bardzo dokładnie opłukać nasiona pod bieżącą czystą wodą. Ten krok jest niezwykle ważny, aby usunąć wszelkie pozostałości nadtlenku wodoru, które mogłyby zaszkodzić delikatnemu kiełkowi. Nie należy ich przechowywać po takim zabiegu, ponieważ proces kiełkowania został już zainicjowany. Ta metoda jest szczególnie polecana w przypadku nasion starszych o obniżonej sile kiełkowania lub nasion pozyskanych z niepewnego źródła. Daje im dodatkowy impuls i zwiększa szanse na sukces. Jest to również świetny sposób na przygotowanie nasion roślin, które kiełkują opornie i długo. Oczywiście i tu ponownie muszę to podkreślić, należy przestrzegać zaleceń. Zbyt długie moczenie, zwłaszcza w przypadku małych nasion, może je uszkodzić lub nawet zabić. Piątą zaletą nadtlenku wodoru jest dezynfekcja pojemników do sadzenia, szczególnie jeśli używasz pojemników do sadzenia z zeszłego roku lub poprzedniej uprawy. Samej wody utlenionej możesz użyć do odkażenia doniczek, pojemników czy narzędzi. Kiedy wykonujesz prace związane z przycinaniem w ogrodzie, jest to w zasadzie dość ważne, żeby zdezynfekować narzędzia, gdy przechodzisz z miejsca do miejsca. Pomyśl o mączniaku prawdziwym, dość uciążliwej chorobie grzybowej. Gdybym przeniosła się z tym samym narzędziem z dyni, która ma mączniaka prawdziwego i przeniosła te zarodniki na inną roślinę, która jest podatna, to po prostu rozprzestrzeniłabym chorobę i utrudniła sobie całe życie. Dlatego zalecana jest dezynfekcja narzędzi. Możemy to zrobić za pomocą moczenia w wodzie utlenionej, ale przeprowadzono badania, że woda wcale nie jest najskuteczniejszą opcją. Na wyższych miejscach znalazł się wybielacz, nadtlenek, Lysol, a nawet Listerin. I tu znów mam dla Was kolejne ale. W przeciwieństwie do niektórych agresywnych środków chemicznych, jak wybielacz, H2O2 po użyciu rozkłada się na nieszkodliwą wodę i tlen, nie pozostawiając toksycznych resztek, które mogłyby zaszkodzić roślinom w glebie. Nadtlenek wodoru występuje naturalnie w wodzie deszczowej i działa jak naturalny środek czyszczący. Natlenia glebę i zbiorniki wodne, jest całkowicie nietoksyczny i bezpieczny w użyciu i w pobliżu żywności ludzi oraz zwierząt. Jeśli zastosujesz wyższe stężenie nadtlenku wodoru na liściach rośliny, ryzykujesz ich spaleniem. Możesz spalić korzenie, ale ponieważ konieczne jest zabicie bakterii powodujących gnicie korzeni, jest to ryzyko, które warto podjąć.
wlanie roztworu wody i wody utlenionej na grządkę pomoże szybciej rozłożyć nie do końca rozłożony kompost, który może przyczynić się do obumierania roślin i tworzenia patogenów w glebie. Roztworu z wody utlenionej używamy doglebowo tylko w razie potrzeby, gdy roślina choruje, bo oprócz patogenów niszczy też dobre bakterie. Jednakże przy użyciu tego roztworu bardzo możliwe jest to, że bakterie dobre odtworzą się. Jest to organiczny sposób na wyleczenie roślin, lecz tak jak wszystkiego należy używać jej z umiarem i w razie potrzeby. Zapobiegawczo możemy robić oprysk w proporcji 5 ml wody utlenionej na 200 ml wody raz na 2 tygodnie. To prosta, ale niezwykle efektywna metoda na poprawę warunków życia naszych podopiecznych. Jednak i to jest niezwykle ważne, musimy pamiętać o umiarze i odpowiednich proporcjach. Nie jest to coś, co powinniśmy robić przy każdym podlewaniu, to raczej zabieg ratunkowy lub profilaktyczny stosowany raz na kilka tygodni. Kiedy więc warto sięgnąć po tę metodę? Gdy zauważycie, że wasza roślina więdnie mimo wilgotnej gleby. Jej wzrost jest zahamowany, a liście żółkną od dołu. Ale traktujcie to jako specjalistyczną kurację, a nie codzienną rutynę. W przypadku roślin, które wydają się stać w miejscu i nie rosną, mimo dobrych warunków. Taki tlenowy zastrzyk może je pobudzić do dalszego rozwoju. Pamiętajmy jednak o tej samej zasadzie, co poprzednio. Umiar jest kluczem. Nie jest to cudowny nawóz, który zastąpi zbilansowane odżywianie. To raczej suplement i wspomagacz, który optymalizuje procesy zachodzące w roślinie. Stosujemy go co 2-3 tygodnie, obserwując reakcję naszych zielonych podopiecznych. Nadgorliwość może prowadzić do uszkodzenia korzeni. Wysokie stężenia natlenku wodoru powyżej 5 mogą powodować fitotoksyczność, objawiającą się przypaleniem liści, zahamowaniu wzrostu, a nawet ich obumieranie. Bezpieczne stężenie natlenku wodoru w glebie to od 0,1 do 0,5 cząstek. Mam nadzieję, że spodobały Ci się te 5 zalet stosowania wody utlenionej w ogrodzie i na roślinach. Jeśli podoba Ci się ten film i uważasz go za pouczający, kliknij przycisk subskrypcji, a na pewno zobaczymy się w kolejnym filmie.